Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo ustawić ścieżkę środowiskową dla naszego pakietu Java. Wchodzimy sobie w folder, w którym mieliśmy zainstalowaną Javę, JDK, bin. Klikamy w to pole, kopiujemy ścieżkę. Teraz możemy albo przez File Explorera, albo po prostu pisać komputer i mamy mój komputer. Właściwości, zaawansowane ustawienia systemu, zmienne środowiskowe. Ja to mam już ustawione, ale przede wszystkim chodzi o to, że mamy tutaj zmienną path. Jeśli jej nie będzie, tworzymy nową. Jeśli mamy taką, to klikamy Edit, czyli Edytuj. I na końcu dodajemy średnik. I wklejamy ścieżkę do naszego folderu, który przed chwilą wyszukaliśmy. Ja już to mam tutaj, dlatego nie będę tego ponownie wklepywał, bo mogłoby to wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Jeśli to mamy, teraz możemy odpalić sobie komandera. I w naszym startowym folderze po wpisaniu komendy Java powinniśmy dostać listę opcji, bo oczywiście samo wywołanie nic nie zmienia i to samo dla komendy Java. Teraz przenieśmy się do folderu, w którym są nasze pliki źródłowe. U mnie był to folder First Project, ten, który zakładałem w pierwszym odcinku. Source dir to znaczy wypisz wszystkie możliwe dalsze lokacje, do których możesz przejść. CD, czyli przejdź dalej. Teraz jeśli naciśniecie sobie pierwszą literkę, później tab, automatycznie Wam podpowie nazwę folderu. To zdecydowanie przyspiesza poruszanie się po tych lokalizacjach. Jesteśmy teraz w swoim pierwszym pakiecie. Mamy tutaj dwa pliki, bo ja już skompilowałem swój plik Hello World. Wy najprawdopodobniej, nie jestem pewien, że tak będzie, że będziecie mieli sam plik Hello World Java. Kompilujecie go poprzez komendę Java, Hello World Java. Jeśli nie pokaże się żaden błąd, to dobrze, tak powinno być, jeśli plik jest poprawnie. Teraz, aby go uruchomić, musimy przejść folder do tyłu. Robimy to komendą cd, dwie kropeczki. I teraz komenda java, nazwa pakietu, first package i po kropce nazwa klasy. Jeśli plik poprawnie się skompilował, będziecie widzieć, tak jak ja wcześniej, klasę Hello World.class. To będzie w tym folderze First Package. A teraz cofamy się. Polecenie Java. First Package Hello World. Teraz już bez rozszerzenia Java. I jak widzimy, otrzymaliśmy to, co wcześniej w Eclipse w konsoli. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zapraszam do następnego odcinka. Cześć.